Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Wszystko tak, jak czynił Dawid i jego praojciec. Są to słowa jednego z króla, który rządził narodem izraelskim. Ale zanim odniesiemy się do tej historii, zanim odniesiemy się do tego, co się wydarzyło w tamtym czasie i co takiego czynił ten człowiek, jak bardzo się w to zaangażował, chciałbym, byśmy przez chwilę w takich krótkich słowach zobaczyli pewien obraz, jaki miał miejsce po tym, kiedy ten król wstąpił na tron, by rządzić. Był to czas, kiedy wojsko asyryjskie w dużej mierze i w dużej części zajęło już, właściwie podbiło naród izraelski. Kiedy Hiskiasz wstępował na tron, kiedy wzmacniał Jerozolimę, kiedy budował mury, był to moment, kiedy naród asyryjski stał tuż obok Jerozolimy i był gotowy. Otworzymy teraz kilka tekstów biblijnych, w których zobaczymy pewnych ludzi rządzących narodem izraelskim, pewne postawy, pewne cele, pewne zamierzenia, ale też pewne błędy, które raz po raz, wręcz w takich samych słowach, były powielane. Druga Księga Królewska, 12 rozdział, 1 i 3 werset. Druga Księga Królewska, 12 rozdział, 1 i 3 werset. Przepraszam, 3 i 4. Joasz, jeden z królów, który rządził Izraelem. Joasz czynił to, co prawe w oczach Pana przez całe swoje życie, ponieważ pouczał go kapłan Jehojad. Jednakże świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione, lud w dalszym ciągu składał ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Czynił to, co prawe. Był człowiekiem, który miał dobre cele i zamierzenia. Brał lekcje u samego kapłana, a jednak było coś więcej. Dwa rozdziały dalej. Kolejny król, rozdział 14, wers 3 i 4. Amasjasz. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, chociaż nie jak Dawid. Jego praojciec postępował, raczej we wszystkim tak jak jego ojciec Joasz. Jednak świątynki na wzgórzach nie zostały zniesione, a lud w dalszym ciągu składał ofiary na wyżynach. Znowu rozdział dalej. Kolejny król, 15 rozdział, 3, 4. Podobna sytuacja. Czynił to, co prawe. Starał się, ale, wiersz 4, świątynie dalej były nieopodal domu Bożego. Jest jeszcze kolejny król, tak? I kolejny. Kiedy dochodzimy do historii Hiskiasza, Hiskiasz czynił to, co prawe, a to, co było obok, zostało zniszczone. To, co mogło kusić w przyszłości, to, co dawało pewną furtkę i wyjście, bo gdyby coś wyszło nie tak, to będę mógł polegać. U Hiskiasza tego wyjścia nie było. Czynił to, co prawe. Czy to ważne? Czy to ważne, co zrobił Hiskias w swoim życiu? Otwórzmy drugą Księgę Królewską, 18 rozdział, 1, 3 i 4 wers. Przepraszam, wers 5. Chrystus, Bóg, w taki sposób podkreśla i wypowiada pewne słowa o Hiskiaszu. Na Panu Bogu Izraela polegał, także nie było po nim takiego,
jak on. I w kolejnym wersecie. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego. Przestrzegał przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Jeżeli Bóg w takich słowach określił to, co robił Hiskiasz, to znaczy, że to było ważne. Choć wydaje się, że to pewien tylko szczegół, to ten szczegół w przyszłości zaważył na decyzji podjętej przez tego króla. Chciałem przeczytać pewne słowa z książki, w której Hiskiasz został w taki sposób podsumowany. Hiskiasz wstąpił na tron z postanowieniem uczynienia wszystkiego, co w jego mocy, aby chronić Judę przed losem, jakie spotkało Królestwo Północne. Jak wstąpił i z czym wstąpił? Z postanowieniem zrobienia wszystkiego, co sprawi, że ratunek będzie możliwy. Nie zostawiał nic. Był gotowy na wszystko. Dlatego Pan Bóg tak określa jego osobę. Oddany w 100%. Ale to nie wszystko, co on uczynił. Dlatego, że gdy przechodzimy do drugiej księgi Kronik, do 29 wersetu, czytamy kolejne postanowienia, czytamy kolejne rzeczy, które wykona w narodzie izraelskim. Można powiedzieć, otworzył skrzydła, dlatego, żeby był posłuszny Bogu. Druga księga Kronik, 29, 6 i 7 werset. Akurat te wersety mówią nam o stanie świątyni, w jakim była przed jego wstąpieniem. Tak? Świątynia była zamknięta, zabita deskami. Kurz i pył i żadnego człowieka. Ale w 16 wersecie, w drugiej księdze Kronik, w 29 rozdziale czytamy takie słowa. Kapłani weszli do świątyni pańskiej celem oczyszczenia jej i wyniesienia wszystkich nieczystości, jakie zostały w przybytku pańskim, na dziedzińcu świątyni. Świątynia, przedsionek, dziedziniec, ołtarz całopalny zostały oczyszczone. Funkcjonowanie świątyni zostało przywrócone. Jaka ogromna radość musiała panować w Izraelu. Jak bardzo Bóg musiał się cieszyć z tego, że znowu jest jego miejsce na tej ziemi. Wiemy, że choćby ogród Eden był także swego rodzaju świątynią, gdzie Pan Bóg spotykał się z człowiekiem. Od początku samej historii widzimy, że Bóg zawsze chce być między człowiekiem. On chce mieć z nim łączność. On chce mieć z nim kontakt. W kolejnych wersetach Bóg przyjmuje ofiary, jakie zostały złożone. Tych ofiar było naprawdę wiele. Ofiary całopalne. Ale zostają przyjęte. To jest bardzo ważne, dlatego dla Hiskiasza, który za niedługo w przyszłości będzie musiał podjąć decyzję. On widział, jak Bóg przyjmuje tę ofiarę. Był tego pewien. Ale Hiskiasz był tylko człowiekiem. Takim jak my. Był człowiekiem. Takim jak my. Ale szukał Boga z całego serca. I uczynił wszystko, co tylko jest możliwe. W drugiej księdze Kronik, w 30 rozdziale, zaraz rozdział dalej, czytamy o kolejnym święcie w narodzie izraelskim. O kolejnej wieści, która cieszyła ich serca. Werset 10. Szli tedy gońcy od miasta do miasta, po krainie Efraimitów i Manasytów, aż do Zebulonitów, lecz oni ich wyśmiewali i drwili z nich. Niektórzy ludzie nie rozumieli tego, ale oni szli.
bo z powrotem Bóg zamieszka w narodzie izraelskim, bo z powrotem spotkali Go i mogli się z Nim cieszyć. Ale gdzie ich zapraszali? Zapraszali ich na Paschę. Wiemy, że Pascha jest wyzwoleniem, była pamiątką wyzwolenia z narodu egipskiego. W tym momencie Izraelici nie do końca są wolni. Większa część narodu izraelskiego jest pod jarzmem. Ale Hiskiasz wierzy i ufa swemu Bogu. Pascha jest także wyzwoleniem z grzechu. Wyzwoleniem z tego, co człowieka przygniata. Z tego, co człowieka czasem rządzi. I Hiskiasz razem z kapłanami zaprasza ludzi do świątyni. Zaprasza do miejsca, w którym będą czuć się wolni. I w kolejnych wersetach czytamy, że całe zgromadzenie nie tylko 7 dni świętowało, ale postanowiło jeszcze 7 dni świętować. Więc to była ogromna radość. I wszyscy w radości ruszyli i mówili o wydarzeniu, jakie miało miejsce. O doświadczeniu, jakie przeżyli. Od jednego człowieka, od postanowienia, które miał, rozpoczęła się reformacja. Od jednego człowieka, przez kapłanów, przez budowę świątyni, przez poświęcenie ofiar i w końcu wyjście do swoich braci. Ale nadchodzi próba. I choć taka ogromna radość panowała Izraelu, i choć pewnie wielu ludzi już miało plany, wielu ludzi czuło się spokojnym, żyjąc w społeczności z Bogiem, nastąpiła próba. W 32 wersecie, w 32 rozdziale, w pierwszym wersecie, w drugiej księdze Kronik, czytamy pewne słowa. A po tych wydarzeniach i dowodach wierności wyruszył Sanheryb, król asyryjski, i wkroczył do Judy i rozłożył się obozem pod warownym miastem i postanowił je zdobyć. I w tym nie byłoby nic takiego dziwnego, bo w tamtych okresach, w tamtych czasach walki ciągle się toczyły. Między ludami ciągle trwała walka, ale słowa, które mówił ten król, król asyryjski. Otwórzmy drugą księgę Kronik, 18 rozdział, 25 werset. Druga księga królewska, 18 rozdział, 25 werset. Są to słowa króla, który stoi tuż obok Jerozolimy. Tej, której jeszcze chwilę temu Hiskiasz wzmocnił mury, podtrzymał na duchu ludzi. Jerozolimy, której panował radość i poczucie Bożej obecności. I stojąc pod tymi murami, padają takie słowa. 25 werset. Pozatem, czy to wbrew woli Pana, ja wyruszyłem przeciwko temu miejscu, aby je zniszczyć. To Pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko temu krajowi i zniszcz go. Czy to wbrew woli Pana? Hiskiasz, król asyryjski, po części ma rację. W księdze Izajasza czytamy słowa, że naród asyryjski był takim kijem w ręku Boga, by przygotować i doświadczyć naród izraelski. Więc kiedy król asyryjski przychodzi pod te mury, to w bardzo prosty i taki sprytny sposób mówi, czy to wbrew woli Pana jestem tutaj. Wypełniam wolę waszego Boga, można by tak powiedzieć, tak? Jestem tutaj. O tyle było to trudne dla Izraelitów, o ile w tamtych czasach tak naprawdę walka nie tylko toczyła się między ludźmi, ale w głównej mierze
Walka toczyła się między bogami. Kiedy zobaczymy naród izraelski i Filistyńczyków, którzy toczyli wojnę z narodem izraelskim, kiedy zobaczymy Arkę Przymierza i tego bożka, który stał obok Arki, kiedy pierwszego dnia ten bożek, tak, leżał obok Arki, drugiego dnia leżał bez rąk i bez głowy, widzimy, że to nie była zwykła walka, że za tym wszystkim stali bogowie. I kiedy Izraelici słyszą takie słowa, na pewno jest im ciężko. Na pewno wracają myślami do wydarzeń, w których źle postępowali. W 31 wersecie padają jeszcze mocniejsze słowa. Nie słuchaj Hiskiasza, gdyż tak mówi król asyryjski. Zawrzyjcie ze mną pokój i przyjdźcie do mnie. Jak bardzo te słowa przypominają mi słowa Chrystusa z Ewangelii, tak? To do mnie przyjdźcie wszyscy. To ze mną będzie pokój. W bardzo podobnych słowach król asyryjski rozmawia z Hiskiaszem, rozmawia z narodem izraelskim. Kolejne słowa. Król asyryjski mówi, przyjdę i zabiorę was do ziemi. I Chrystus też w Ewangeliach mówi, przyjdę i zabiorę was do ziemi. Chrystus tak samo miał plan dla narodu izraelskiego, zabrać ich do ziemi, w której będą bezpieczni. Król asyryjski mówi, będziecie spożywać każdy ze swojego winorośla chleb i oliwę. Czy te słowa nie są tak bardzo podobne do tego, co Bóg chciał dla tego narodu? W jaki taki sprytny sposób, stojąc tam, podszywa się pod to, co Bóg powiedział. I choć po części ma rację, to w głównej mierze planem Boga dla tego narodu była całkowita wolność. Owy król próbuje stworzyć fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Chce zaspokoić pewne potrzeby i pragnienia, których nigdy nie może zaspokoić. Potrzeby, które może zaspokoić tylko Bóg. Ale w Słowie Bożym jest też zapisana obietnica, w której Bóg mówi, że do pewnego czasu takie będą doświadczenia w tym narodzie. I ciekawe jest to, że to właśnie Hiskiasz mógł w tą obietnicę uwierzyć. I to właśnie on mógł sprawić, że ta obietnica wykonała się. W drugiej Księdze Królewskiej, w 19 rozdziale i w pierwszym wersecie czytamy takie słowa. Mamy tutaj opis, dialog, wydarzeń między królem Asyrii a Hiskiaszem. I kiedy już ten dialog jest napięty, kiedy już trzeba podjąć pewne decyzje, co robi ten król? A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty i obległ się w wór, wszedł do świątyni Pana. Więc on wszystko przygotował. Krok po kroku, od początku wstąpienia na swój tron, zrobił to, co Pan mu kazał. Od początku do końca, w 100% był posłuszny woli Bożej. I widzimy w tym momencie, że on nie miał gdzie się teraz udać. Była tylko świątynia i Bóg. Nie było tego czegoś, co mogło kusić tego króla. Poprzedni królowie zawsze zostawiali sobie coś za nadrzu. Zawsze liczyli na drugie wyjście. Hiskiasz
miał tylko świątynię i prawdziwego Boga. Ta obietnica wolności dla narodu izraelskiego została spełniona i uratowania narodu izraelskiego przed najazdem tego króla została spełniona, dlatego że widzimy wiarę i posłuszeństwo tego króla. Bóg Izraela był na pierwszym miejscu. I kiedy chcielibyśmy przenieść tą historię w nasz czas, kiedy żyjemy, w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, 11 wersecie czytamy, że wszystko to, co kiedyś było, tak? Wszystko, co się wydarzyło, wszystko, co zostało spisane dla naszego pouczenia, ku naszej przestrodze i ku temu, byśmy też mogli wyciągnąć z tego wnioski. I kiedy postanowimy uczynić wszystko, co w naszej mocy, wszystko, i oddać się Bogu, to On otworzy nasze serce, tak samo jak została otwarta świątynia w domu izraelskim. To On oczyści nasze serce, tak samo jak ta świątynia została oczyszczona. To On nas przyjmie, tak samo jak te ofiary, które były w świątyni, zostały przyjęte. Dzięki takiemu postanowieniu podejmiemy dobre decyzje w naszym życiu. Wybierzemy dobrą drogę, a wszystko, co się wydarzy, będzie ku chwale Bożej. Chciałbym zakończyć słowami Hiskiasza, które zostały napisane w tej książce, tak? Hiskiasz wstąpił na tron z postanowieniem uczynienia wszystkiego, co w jego mocy, aby uchronić Judę przed losem, takim jak spotkało państwa północy. Miejmy takie postanowienie w życiu, uczynić wszystko, by być z Bogiem. Amen.